Macie materiały, w związku z tym będziemy sobie czytać te teksty. Będziemy sobie te czytać teksty i będziemy je czytać warstwami, tak? Czyli tak jak macie w tym pierwszym dużym bloczku tekst, tak? To będziemy czytać góra, dół, góra, dół, góra, dół, aż dojdziemy do jakiegoś szczęśliwego środka i zobaczymy, co nam z tego środka wyjdzie. Dobrze, no więc tutaj mam tekst, właśnie mówiłem na pierwszym wykładzie, że w tych miejscach, gdzie rysuję wewnętrzne struktury, to tam często interweniuję w oparciu o grekę, interlinię i tak dalej. Natomiast teraz macie teksty gołe z Brytyjki, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba bez żadnych interwencji. Także nie dziwcie się, jeżeli gdzieś tam w którymś momencie wejdziemy trochę głębiej, że ten tekst reprezentowany w jakiś tam, no, z kompozycjami bardziej zaznaczonymi, będzie się troszeczkę różnił. Tak? Także nie dziwcie się. No to ruszamy. Pierwszy fragment. 1.18 do 32. Wszyscy go dobrze znają. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim, rządzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Ok, fragment, jak się domyślam, po prostu oczywiście świetnie znany. Na tym slajdzie, podobnie jak na waszych materiałach, zaznaczyłem tym samym kolorem to, ten fragment tego całego fragmentu, tą jego część, która jest takim wewnętrznym akcentem. Tu jest jeszcze bez szczegółów, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że pewne ogólne uwagi o stanie człowieka, jego stanie rozpoznania winy, znajdują się na krawędziach, a w środku następuje opis jego stopniowego upadania i co było początkiem tego upadku. Przyjrzyjmy się w takim razie na fragment paralelny. To jest 3:10 do 18. I tam jest, kończy się pewna myśl i teraz jak napisano. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło.
językami swoimi knują zdradę, jak zmii pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Czyli widzimy, że klimat jest dokładnie ten sam i wiele stwierdzeń właściwie analogicznych, tak? Powszechność podlegania złu, grzechowi, element buntu, powiedziałbym, w świadomości, jaka zostaje tym ludziom dana. Na drugim, użyłem tego fragmentu jako ilustracji, ilustracji tego, że Paweł stosuje wypowiedzi bardzo zaawansowane w stosunku do swoich odbiorców i że choć tutaj jest tak ładnie napisane, jak napisano, to oczywiście w żadnym wypadku nie jest żaden cytat, ale to jest mozaika różnych myśli z różnych tekstów, bardzo wielu tekstów, często w wersji Septuaginty i z proroków, i z psalmów, i mamy tutaj odrobinę Koheleta, które właściwie co do treści mówią to samo, co powiedziane zostało wcześniej, tyle że z innymi obrazami, z innymi elementami, które zostają wyciągnięte na wierzch. O ile akcentem w tamtym bloku był obraz, co spowodowało i jak ten upadek się rozwidał z człowiekiem, o tyle tutaj to, co zaznaczyłem na niebiesko, to jest centrum tego wszystkiego, co tu się dzieje. I jest ciekawe, że Paweł w tym centrum umieszcza takie przestępstwa, które są związane z relacją i językiem. Tak? Nie mamy wątpliwości, że istnieją większe przestępstwa niż tylko kłótnia, czy sprzeczka, czy nawtykanie komuś. Bo mamy tutaj przecież 15. Ich nogi są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach. Tak? Wiemy o jakichś innych przestępstwach właśnie typu bałwochwalstwo. No i sam pierwszy fragment, ten 1.18.32, no całą listę różnych największych przestępstw też zawiera. A tutaj Paweł jednak koncentruje się po pierwsze na tekstach, które mówią coś o Izraelu, bo to są adresatami tych słów w ich pierwotnych kontekstach był Izrael. A po drugie pokazuje tą sferę jako właśnie szczególnie niebezpieczną. No i możemy sobie dopowiedzieć to, że w wartościach jakby bezwzględnych, no to pewnie byś Paweł inaczej zaaranżował ten tekst. Ale kiedy mówi do społeczności, która ma problem, bo właśnie się ze sobą ściera i jeden drugiego poniża, a siebie wywyższa, kiedy się osądzają nawzajem, to wyeksponowanie takich przywar, takich przestępstw staje się jakby zrozumiałe. Dobrze. Jak starałem się wspólnie spojrzeć na te dwa fragmenty? No, jeszcze chwilkę o nich. Ewidentnie powtarzają coś takiego. Bunt przeciwko Bogu, brak poszukiwania Boga i poddania mu się. Tak? W obydwu fragmentach. Brak zrozumienia i poznania u człowieka. Upadek w sferze mentalnej. Listy nieprawości człowieka, obraz zapaści moralnej. I w jednym fragmencie i u góry jakaś tam wyliczanka była w mniejszym lub większym zakresie. Ostatecznie powszechność podlegania złu. Taki jest wniosek ostateczny gdzieś z tego pierwszego fragmentu. I we fragmencie paralelnym pojawia się takie stwierdzenie właściwie wprost. Ostatecznie człowiek zwraca się przeciwko sobie i drugiemu człowiekowi. We fragmencie w pierwszym ten centralny układ zaznaczony na niebiesko, widzimy, że pokazany jest tam człowiek właśnie w zachowaniach homoseksualnych, które zostają potem jeszcze skwitowane, że w ten sposób jakby człowiek sam ponosi karę na samym sobie przez to, co wybrał. Natomiast w tym fragmencie, który czytaliśmy jako drugi, no to są pokazane, że właśnie zwraca się ze swoim jakby złością i złem przeciwko drugiemu człowiekowi. Czyli jakby tu poniża samego siebie i sam na sobie ponosi karę przez swój określone wybory i zło. Tutaj w fragmencie dopełniającym to zło promieniuje w przestrzeni społecznej. Okej.
To, co się tutaj jeszcze dzieje, a troszeczkę co rozróżnia te fragmenty, w tym pierwszym fragmencie widzimy, że ten upadek to pewna taka spirala. Pojawia się najpierw bunt, potem brak zdolności rozumienia, brak poznania, głupota w końcu, która jest przez człowieka rozumiana jako mądrość, ma swoją własną mądrość, ale jest zredefiniowana z perspektywy, przynajmniej z perspektywy Bożej. Poddawanie się nicości, bałwochwalstwu, stopniowe wyniszczanie swojej godności jako stworzenia Bożego i tam Paweł przywołuje właśnie zachowania homoseksualne. Człowiek w głupocie odwraca się, burzy pierwotny stan stworzenia. Tak? Stworzyciela zastępuje stworzeniem, pierwotny obraz człowieka jako kobieta i mężczyzny, jeśli chodzi przynajmniej o sferę seksu, jaką daje pierwsza Mojżeszowa, zostaje jakby wykrzywiony do zachowań sprzecznych z tym projektem. We fragmencie dolnym, tak jak wam powiedziałem, to jest mozaika myśli ze Starego Testamentu i upadek człowieka podkreślają tu szczególnie niszczące zachowania postawy skierowane przeciwko drugiemu. Bunt Izraela jest szczególnie jaskrawy ze względu na świadomość i doświadczenia Boga Jahwe. Zwróćcie uwagę, że o ile tutaj ten pierwszy fragment jest taki bardziej filozoficzny, tak? Ktoś patrzy na rzeczywistość, ma umysł, mógłby coś wykoncypować, skąd się to wzięło, jak to jest, jak to działa, co można by coś wnioskować, może o tym, kto stoi za tą całą rzeczywistością, tak? Natomiast tutaj, ja i po tym jakby, po tych impulsach dochodzi do jakiegoś wniosku, chyba za tym coś stoi, tak? Natomiast ten fragment dolny pokazuje, przez to, że Paweł przywołuje teksty ze Starego Testamentu, których adresatami był Izrael, no to trzeba powiedzieć, że ich bunt w kontekście ich świadomości Boga i doświadczenia Boga, to jest po prostu kompletny szok przy tym zestawieniu. Tak? Refleksja, do jakiej może dojść poganin obserwujący stworzenie o Bogu, a to, co zostaje dane na talerzu Izraelowi, a tymczasem zostają pokazani jako jedni i drudzy dokładnie w tych samych miejscach, jeśli chodzi o reakcję, odpowiedź. Oczywiście mamy świadomość, że tu jest niemało przesady w tym, co powiedział Paweł. Tak? Paweł nie stwierdza w żadnym wypadku, że każdy jeden człowiek prezentuje pełną gamę, którą wymienił wszystkich złości i przestępstw. Tak nie jest. Jeszcze o tej roli tego takiego bardzo mrocznego początku coś powiemy. No to lecimy dalej. Aha. Czy muszę to czytać, czy już sobie przeczytaliście? Upadek moralny i umysłowy człowieka w wyniku odwrócenia się od Stworzyciela. W upadku człowiek ponosi karę przez to, co sam wybrał i czym zastąpił poddanie Bogu. Podkreślenie powszechności zła człowieka. To było na początku i na dole mamy świadectwo słowa o moralnym upadku Izraela w przestrzeni historii, jego stan, odstępstwa od Boga stawia Żydów obok wszystkich innych ludzi. Również brak poddania Bogu i szukania Go odrzucają Jego drogę pokoju. Jego drogę pokoju wracają motyw pozdrowień z warstwy drugiej, tak? Pokój, łaska od Boga, Ojca, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, tak? To było w tej warstwie drugiej przywoływane, Bóg pokoju. To idziemy na następny krok. Czytamy fragment 2:1 do 12. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla Ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo że lekceważysz bogactwo, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze. Najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Okej, okay. Mam nadzieję, że zauważyliście, że pomiędzy tą warstwą, którą przed chwileczką żeśmy delikatnie naszkicowali, a wersetem, który tutaj zaznaczyłem, że jest w centrum, chodzi mi tu o siódmy werset zwłaszcza, no trzeba powiedzieć, że jest jakieś napięcie dziwne. No właśnie wydawało się, że wszyscy zostali umieszczeni bardzo zdecydowanie pod kreską, w stanie winy i sądu. Teraz jest powiedziane, że tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Wszystko w porządku? Pasuje wam? A czemu nie zrobiłeś centrum 4? Dobre pytanie, ale domyślać się, jaka jest odpowiedź. Bo to nie była kwestia losowania. To była kwestia jakby przepracowania całego tego tekstu i... No i ten cały tekst po prostu tak się układa, że czwórka za Chiny Ludowe nie chciała. Ale inaczej, milczycie na moje pytanie, ale czy widzicie jakiekolwiek napięcie między tym zwrotem, że taka jest opis ludzkości, a teraz, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności i do żywot wieczny. Czy nie widzicie, że jakiegoś przeskoku myślowego u strony Pawła? Nie ma przestrzeni wspólnej pomiędzy nimi. Wydaje się, że jakiś jest problem z... Jak to jedno z drugim połączyć, co nie? Przepraszam, co mi tam kogoś nie oślepił. Okej. Okay. No to może ja jestem krzywy i jakoś mi tam coś zgrzyta. Wrócimy do tego, jak sądzę. Dobrze, to w takim razie, co jest po drugiej stronie? W każdym razie zwróćcie uwagę. Fragment kumuluje jedną rzecz. Podtrzymuje pewną tezę z poprzedniej warstwy. Wszyscy są pod kreską. Nie ma jasne. To jest jasne, tak? Więc nie śpiesz się sądem do drugiego. Bo sam jesteś, że tak powiem, nie do końca w lepszej pozycji, takiej uprawniony. I trzeba powiedzieć, że kiedy ten tekst by się wyciągnęło z tego miejsca i umieściło gdziekolwiek, to ten tekst jest strasznie trudny do rozwiązań życiowych. Jak nie sądzimy sobie? No przecież musimy myśleć, musimy jakoś coś wartościować. Co to za historia, tak? O czym Paweł tu w ogóle mówi? Co jest grane? Skoro nie można przez trwanie w dobrym uczynku zyskać i dostać nagrody, tak? Nagrody, tak? Odda każdemu według uczynków jego. Co to w ogóle za historia, tak? Bo Paweł będzie mówił, że jednak z uczynków prawa na przykład, to nikt się tam nie nachapie, nic nie dostanie żadnej specjalnej nagrody. Trzeba powiedzieć, że ten sam werset teraz w tym miejscu jest znowu pewnym skrótem myślowym, pewnym kodem, który rozwinie się w dalszej części listu, a teraz po prostu ja wam jakby spróbuję to przeczytać, abyśmy razem byli przy dalszym omawianiu jakby w tych samych pozycjach, tak? Fragment na określeniu całości jakby tła, tak? W jakiej kondycji znajdują się ludzie. Paweł jakby zwraca się bezpośrednio znowu do tego środowiska, które ma, jest w stanie sporu, jest w stanie sporu i oskarżeń wzajemnych, czyli mówi teraz już do tych wierzących, którzy oczywiście są z różnych środowisk i mówi im, aby odstąpili po prostu od wzajemnego sądzania się, bo co do zasady ich kondycja ich do tego nie uprawnia. W tym miejscu, przepraszam,
tym miejscu Paweł jakby nie tłumaczy się ze wszystkich argumentów, dlaczego tak mówi do nich, ale w dalszej części, w szczególności w rozdziale 14, doda jeszcze jeden argument, oprócz tego, że nie mają tej samej kondycji. Nie sądź cudzego domownika, powie im, tak? Do wierzących. Ciebie przyjął Chrystus z łaski i jego przyjął Chrystus z łaski. Kim ty jesteś, abyś miał osądzać cudzego domownika, którego Bóg przyjął, tak? To jest drugi argument, który Paweł doda do tego argumentu tutaj o generalnie kondycji, którą trzeba uwzględnić i o tym, co tu się dzieje. Dobrze. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, nie mówi już zupełnie enigmatycznie o jakichś ich problemach, ale uderza dokładnie w ten problem, który jego świadectwo daje nam cały list. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, tak? A hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, jedni chcą żyć w sposób poukładany, w określony sposób, tak? Czyli trzymać się dobra. Czyli jeżeli to jest tekst do wierzących, to mówiąc krótko, jest to zakamuflowane odniesienie do przykazania Chrystusowego, do przykazania miłości i dobra, o którym powie w rozdziale pod koniec 12 i w 13. A tu uderza bezpośrednio i przestrzega przed tymi ruchami, tymi postawami, które właśnie mają, które jakby pokazują, że jedna czy druga grupa chce wynieść samych siebie, a drugi jakbyś umniejszyć bądź wyeliminować z wpływu, ze znaczenia w tej społeczności. Tak? To jest zakodowane na razie, zakodowana krytyka do odbiorców, ale trzeba powiedzieć, że Paweł tutaj jakby się postarał, żeby troszeczkę uszy odbiorców się wyostrzyły, tak? Zmienił formę wypowiedzi. On nie mówi tutaj w tym momencie o tamtym świecie, tylko mówi teraz ty. Tak? Zmienił tą formę. Druga osoba liczby pojedynczej. Kimkolwiek jesteś, który sądzisz, sądząc drugiego siebie samego potępiasz, tak? Zmienił formę, aby odbiorcy zaczęli uważniej go słuchać, że coś się do nich mówi teraz, tak? Więc ci, którzy rozpoznają to właśnie, że są w stanie sporu, to wydaje się, że powinni też jakby zrozumieć, jakie korzenie ma ich postawa. To wszystko, co zostało powiedziane w warstwie tej właśnie takiej ciemnej, mrocznej, pokazywało, jak od pewnego wewnętrznego mówienia chce iść po swojemu, kończy się arogancją, która pogrąża się w głupocie, ale arogancję jednak prezentuje. Tak? Czy by się rozumiem? Czy rozumiecie? Bo ja mówię troszeczkę czasami zagmatwanie. Mówiąc tylko, człowiek mówiąc Bogu nie, uważa, chce iść po swojemu i chce po swojemu uważać i po swojemu porządkować wartości. Tak? Tutaj Paweł mówi do tych, którzy są w stanie sporu, tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, sprzeciwiają się prawdzie, tak? Jeżeli ktoś mówiąc krótko chce budować swój imidż, swoją pozycję, ale to kończy się tym, że w jakimś sensie po prostu ktoś usiłuje nadąć siebie, ale ktoś inny jakby płaci za to cenę, tak? Bo ktoś inny jest jakby poniżany, ktoś inny jest odpychany. Paweł, mam wrażenie, po tej warstwie wcześniejszej, tutaj przechodząc od razu do krytyki tych zachowań, jaką mają między sobą, pokazuje, że w tym obszarze ich myślenie naśladuje zły kierunek. Tak? Ten kierunek, który może doprowadzić do kompletnej katastrofy. Dobrze. Trochę za dużo może słów o tym, ale chciałem, żebyście mnie zrozumieli, do kogo Paweł tutaj moim zdaniem mówi i dlaczego mówi tak, jak mówi. Tak? Zwróćcie uwagę, że do wierzących również czasami trzeba powiedzieć o coś o upamiętaniu. Bo jak wszyscy inni,
mamy czasami wiatr w niewłaściwym kierunku i korzystamy z tego wiatru i trzeba się po prostu wziąć, odwrócić od tego kierunku, który żeśmy obrali. Tak? Dlatego Paweł argumentuje tutaj przy okazji do wierzących, aby raczej się nauczyli od Boga, co On zrobił względem nich. Tak? Skoro wy doświadczyliście łaski Boga, Jego cierpliwości, to zamiast przyjmować takie postawy agresywne względem drugiej siebie i nadymających siebie samych, raczej po prostu pójdźcie za przykładem Boga. Tak? No wydaje się, że tutaj Paweł nie ma takiej wątpliwości, że nie doświadczyli. Czytaliśmy o tym rama pozytywna całego listu. W tym czwartym wersecie to się nie przekłada jak na swobodnie świadomość. Że to jest wynik realizowania nieświadomości i rzeczywiście jako tych czynów, że pierw jest łaska, a później pamiętanie, a nie upamiętanie łaska. I tam jest, że to czynił to w nieświadomości w tym czwartym wersecie. To wynik nieświadomości. Tutaj jest, zwróćcie uwagę, że tu nie ma nieświadomości. To jest kwestia lekceważenia. Lekceważenia to nie jest nieświadomość. Lekceważenie to jest powiedzenie, mam to w nosie. Wiem, co do mnie mówisz, ale ja mam to w nosie. To jest lekceważenie, tak? Może i ciebie mam w nosie, co nie? Ale rozumiesz, to jest lekceważenie. Tu nie ma nic o nieświadomości. Ciebie, w sensie osoby, bo nie, ale zwróć uwagę, nie, to jest ten sam kod, to jest inne słowa, ale to samo, co w tej warstwie wcześniej po prostu zostało powiedziane, co zrobił człowiek w stosunku do Boga. Znikczemniał, czyli otrzymuje pewne dobre środowisko, a on traktuje to albo z podejrzliwością, albo jakby z niechęcią i odrzuceniem, tak? I o to mi chodzi, że tutaj Paweł w innych słowach, ale po prostu przywołuje pewne działania, które wcześniej zostały pokazane generalnie, jaką człowiek podjął, jaki podjął człowiek w stosunku do Boga i jego objawienia, jego wyposażenia. Wiedzę tam jest zwrot nie wiedząc. Nie wiedząc. Nie wiedząc. Aha. Nie wiedząc, czyli tu albo może nie wiesz, jakie... No. Tak? No to ciekawe. Lekceważysz, nie wiedząc, bogactwo, nie wiedząc dobrociego... Chyba, że może to mnie tak nie uznają. To trzeba się po prostu... Musiał to sprawdzić, wiesz? Ale dobrze, że o tym przypomniałeś. Dobra, to w takim razie ja sobie to sprawdzę. Bo lekceważyć to jest tak cięższe słówko, jeśli chodzi moim zdaniem. I jakby tej nieświadomości bym w to jakby nie wrzucał. Dobra, pozwólcie, że pójdziemy do fragmentu paralelnego. Dobra, tyle musi wystarczyć. To teraz fragment, który moim zdaniem jest do pary. On jest troszeczkę dziwny, ale zwróćcie uwagę, że w tej pierwszej warstwie, w tym pierwszym fragmencie 1.18.32 tam był pokazany człowiek, który obiera drogę swoją własną. I tam, mówiąc krótko, jego mądrość zostaje nazwana głupotą. Czyli ten człowiek niby coś rozumie, ale tak naprawdę z perspektywy Bożych planów, Bożej wizji, Bożego działania w stosunku do człowieka również, no to wygląda na to, że tamta osoba, która taki obiera kierunek, po prostu ma, charakteryzuje ją po prostu kompletne niezrozumienie, co się dzieje i jak należy pewne rzeczy ocenić. I w tym fragmencie będziemy mieć takie okruchy, w związku z tym nie dziwcie się, co tu się pojawia. Pamiętajcie o tym, że tam się pojawiło w tym fragmencie paralelnym potwierdzenie podlegania grzechowi, pozycja Boga do sądu, pewna bezstronność Boga i jakby przestroga, żeby wierzący nie obierali złego kierunku, ale szukali Bożej nagrody, trwając w tym, co jest Bożym przykazaniem, tak? Trzymanie się dobra. Dobrze, to idziemy w fragment. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiem? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. Z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik?
I czyż jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńcie złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Dobrze, okej. Okay. No, ostatnie zdanie przynajmniej od razu nam wprost powtórzyło temat powszechności podlegania złu, grzechowi. Zwróćcie uwagę, że to, co jest na czarno, czyli werset 4, dokończenie jego i 9, właściwie mówią podobną rzecz, jeśli chodzi o temat, tak? Jedne i drugie mówią, przynajmniej w odniesieniu do człowieka, że człowiek jest kłamcą. Człowiek jest kłamcą, ale słówka, które tutaj się pojawiają odnośnie Boga, Bóg jest wierny i każdy człowiek jest kłamcą, to słówko kłamcą może być też kwestią takim, że jest zawodny. Te słówka, w tym momencie to słówko by w pewnym sensie było w dialogu, tak? Że Bóg jest niezawodny, a każdy człowiek jest zawodny. Można tak też to słówko przetłumaczyć. W tym momencie, bo jak może któryś z Was wie, to jest nawiązanie do psalmu, 4 werset to jest nawiązanie do psalmu 51. I tam Dawid, wyznając swoją sytuację po akcjach, kiedy zabił Uriasza i wziął sobie jego żonę, jeszcze przed śmiercią Uriasza, Betrzebę, kiedy wyznaje te swoje winy, mówiąc krótko, pojawiają się tam właśnie takiego słowa, a jako wyznanie tego, że w tej sytuacji Bóg, sądząc go, okazuje się całkowicie usprawiedliwiony w swoim sądzie, tak? I jakby generalizuje to. Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest zawodny. I w tym momencie Dawid potwierdza, że Bóg niezawodnie jest sprawiedliwy w każdym swoim sądzie nad człowiekiem, tak? Ale przez to pojawia się ten motyw taki, że człowiek ma taką, a nie inną kondycję i ta kondycja powraca w wersecie 9. W środku powracają motywy właśnie Bożego prawa do sądu, ale też zwróćcie uwagę, pojawia się jakby nowa grupa ludzi. 8 werset. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, my, to wydaje się, co nie? Czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. No Paweł, no przecież przez chwileczkę mówię, żeby się nie potępiali, nie sądzili. No na coś się zdecyduj, tak? No zapomniał, że jest grzeszny i nie powinien sądzić? No i to jest ten cały język żydowski, tak? Za każdym razem musimy nałożyć sobie granicę kontekstu i retorycznego, jakby granicę retorycznych celów, jakie sobie stawia autor, kiedy używa wypowiedzi i różnych, używa określonych słów i czasami hiperboli, tak? Zwróćcie uwagę, tam powiedział w tym fragmencie wcześniej, nie sądźcie się między sobą, niech się jeden z was nie wywyższa na drugiego. A tutaj mówi, popatrzcie, jaka jest nasza sytuacja wspólna, wasza sytuacja wspólna. Razem macie jedną kondycję, tak, ale razem wybraliście tą drogę za Bogiem. Wybraliście tą drogę dobra za Bogiem, a tymczasem ci, którzy nie wybrali tej drogi, oni nas spotwarzają. Więc zamiast się dzielić wy między sobą z powodów drugorzędnych, popatrzcie, że macie coś wspólnego. Macie wspólną drogę w Bogu i tak naprawdę jesteście pod presją tych, którzy całkiem niesprawiedliwie was osądzają. Z powodu tego, że razem idziecie w określonym kierunku. Więc właściwie to jest element po prostu próby integrowania tamtego środowiska przez pokazanie ich obiektywnej sytuacji na tle tych, którzy za Bogiem nie idą. Przepraszam cię, no. Krótko. Natomiast Bóg jest wierny, każdy człowiek jest kłamcą.
kłamcą, a dosłownie szacunek jest prawdziwy, albo prawdomówny. Prawdomówny albo właśnie niezawodny. To są różne, różne możliwości dzisiaj jakby przetłumaczenia tego słowa. I zwróćcie uwagę, tak jak Paweł w tym 1.18-32 pokazał jakby to, w co się zapada, jeśli chodzi w sferze mentalnej człowiek, to teraz będzie w różnych miejscach korzystał z takiego kompletnie pomieszanego głosu, głosu człowieka, który kompletnie nie rozumie z tego, co Bóg robi. I czasami będzie to przywołane właśnie przez pytania do sytuacji. No i tutaj właśnie taki jest, Bóg okazuje łaskę, żeby człowieka wydobyć ze zła, aby już nie trwał w złym, a tymczasem jego logika jest taka. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Tak? Rozumiecie argument? Nie rozumiecie. Wybaczcie ci, przepraszam tych, którzy rozumieją. No, stanowisko jest takie. No, jeżeli Bogu zależy na tym, żeby pokazać, że jest gościem, no to każdy mój grzech pomnaża gotowość, jakby stosowność dla Jego łaski, czyli Jego chwała jeszcze bardziej rośnie, co nie? No to czego się nie czepię? Nie grzeszę, a Jego chwała będzie jeszcze większa. I jeszcze większa. No to jeszcze komuś w ryja. Ciach. I bez. Zwróćcie uwagę, że ta optyka usiłuje na Boga wrzucić egoistyczne perspektywę człowieka, tak, który się skupia na sobie. Ten z krzywym umysłem, powiedziałbym, chce budować siebie. Tak jak w tym fragmencie poprzednim, tak? I myśli, że Bóg myśli tak samo o sobie. A Bóg stara się wyciągnąć człowieka z jego bagna. Kompletnie inny obraz Boga, tak? I to jest problem, który być może i my mamy, tak? Że czasami tak bardzo jest narysowany Bóg jako niedostępny sędzia, który dba o swoje święte klocki, że potem ciężko połączyć ten obraz z tym, który się po prostu, Bogiem, który się babra, daje się zabić, zaciukać po prostu i schodzi na dół, żeby z człowiekiem coś zrobić i jakoś go wydobyć. Czasami te obrazki są po prostu nie do połączenia. Jak no kiedyś próbowałem przeczytać taką książkę z teologii systematycznej, nie to, że po prostu nie lubię takich książek, ale czasami stanowią dla mnie olbrzymie wyzwanie, bo te pierwsze rozdziały są właśnie takie najcięższe o sytuacji człowieka i Boga. I jak przeczytam te ciężkie rozdziały o tym, jak Bóg patrzy na człowieka, to ja mówię, jak ten człowiek mógł tam dalej po prostu połączyć jakby z tymi wszystkimi innymi rzeczami, które Bóg robi dla człowieka, aby go wydobyć, bo po prostu ten obraz jest tak koszmarny, jakby no dla mnie po prostu wykluczający się wręcz, żeby się dało połączyć, że to jest trudne. Ale zwróćcie uwagę. Tutaj to pomieszanie umysłowe, pomieszanie jakby nie nadążanie za Bożym planem, za Bożym charakterem, ujawnia się właśnie między innymi w takich jakby stawianiu zarzutów lub obrony swojej pozycji. Wcześniej to samo, tak? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera, tak? Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? To Paweł znowu przytacza takie stanowisko, no ale potem mówi, co nie? Potem mówi, no mówię tutaj do was jak ludzie, co nie? Tak po ludzku mówię, w sensie, że nie mówię wam po to, żebyście zrozumieli, tylko mówię do was tak, jak ludzie z innych obszarów opowiadają, jak oni na to patrzą, tak? Gdzie to mamy? Gdzieś tutaj było, tak? Po ludzku mówię, tak? No po ludzku mówi, tak? Dokładnie. W tym sensie mówi po ludzku, ale to po prostu to ludzkie mówienie, które zostało wcześniej jakby ubrane w to ten sprzeciw wobec Boga i ten jakby zupełnie inną optykę, inne jakby ukierunkowanie umysłowe, no powoduje to, że te światy rzeczywiście mają trudno się zrozumieć, tak? Trudno się spotkać. No i w tym momencie tutaj nagle się okazuje, że to nie jest tak, że coś chciałem powiedzieć. No dobrze, okej. Okay. W każdym razie rozumiecie, jaka jest mniej więcej tego funkcja, rozumiecie, jak to działa z tamtym drugim fragmentem, widzicie, jak powraca temat powszechności zła, Bożego sądu. Coś jeszcze?
Miałem coś, ale uciekło. Jak uciekło, to już trudno. Dobrze. Co tu jeszcze fragment powtarza, czego może pominąłem? Bóg ma wyłączną pozycję do sądu, powszechność złej kondycji. Istnieje droga zyskania życia i nagrody od Boga. I to jest coś, co przy tym poprzednim, poprzedniej warstwie może się wydawać zaskakujące, bo Paweł jakby no, tak nic tego nizowego jakby z tym wychodzi, ale jest to rzecz, którą po prostu on dalej będzie rozwijał, co to jest za droga i jak się na nią wchodzi. Okej, okay. Brak zrozumienia. W związku z tym ten pierwszy fragment nazwałem tak. Bóg okaże wierzącym łaskę lub sąd stosownie do ich postaw. Wezwanie do odstąpienia od wzajemnego osądzania i od wynoszenia się na drugich. Ich kondycja moralna nie daje im do tego prawa. Razem polegają jedynie na łasce Boga. To jest jakby ten pierwszy fragment. Drugi, Boża władza nad światem, ludzi podległych grzechowi. Tak to był taki ogólny obraz. Bóg kieruje swoim planem wybawienia człowieka, posługując się łaską i sądem. W swoim działaniu Bóg rozróżnia pomiędzy ludźmi zbuntowanymi, a tymi, którzy go oszukają i ufają mu. No i to jest całe ciekawe, bo zwróćcie uwagę, o ile w tym miejscu Paweł mówi, Bóg nie ma względu na osobę, ale w różnych innych miejscach tego samego listu powie, no przecież ma względy na osobę. Tak? Z Izraelem nie postępował w każdym momencie jego buntu tak samo, jak z niektórymi innymi, którzy też w Biblii po prostu zostali opisani. I teraz mówi, kiedy powiedział, że nie ma względu na osobę, to należało odczytać właśnie, że w tej rodzinie, tak? W tej rodzinie Bożej Bóg nie będzie miał względu na osobę, w sensie takim, że wszyscy, którzy są w tej rodzinie, będą traktowani tak samo. Ale ta rodzina i ci, którzy są poza nią, jednak są traktowani przez Boga trochę inaczej. I to pojawia się w tym drugim elemencie. Tak? Stąd też Paweł nie waha się powiedzieć, że sąd nad tamtymi, czy potępienie nawet tamtych postaw, takich zachowań jest całkowicie słuszne i tyle. Jakby dołącza się do tego. Dobrze. Rzeczy na zielonych wydaje mi się, że chyba zostały powiedziane w ten czy inny sposób, więc tak to wygląda w tej warstwie drugiej. To ruszamy do warstwy trzeciej. Okej. I teraz przesuwamy się coraz bliżej środowiska judeochrześcijan, ale jeszcze nie od razu. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, a za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu, bezcześcisz Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem.
Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest w nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u Boga, lecz nie u ludzi, lecz u Boga. No tam od razu widzicie w tych materiałach, że fragment, przepraszam, ratunku pomocy, właśnie mi się coś wyłączyło, ok. Ratunku pomocy. Ratunku pomocy. Nie składaj się, ożyw się, wróć do nas. No, guzik niestety nie zwróciłem uwagi, a... No i co? No właśnie, chyba będzie od zera. A może to byłoby czas też na... Sekundeczkę, bo tu tylko jedną rzecz. Mówi, że już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze odrobinkę musimy. Dobrze, okej. Chodzi o to, że na pewno zauważyliście na tych swoich wydrukach, że temu bloczkowi, fragment C oznaczony, no, jesteśmy, wrócił do żywych, odpowiada po drugiej stronie taki malusieńki, taka jedna linijeczka, co nie? Werset trzeci. I to dobrze, bo od razu wam wytłumaczę w tym momencie, do czego ta linijeczka pije. W tym fragmencie C na zewnątrz mamy takie dwa obrazy, które ukazują poganina, który spełnia prawo i więcej, to spełnienie w jakiś sposób bazuje na jego wewnętrznym, na jego wnętrzu, o tak, czyli nie na czymś zewnętrznym, tak jak to jest u Żydów, bycie obrzezanym w wypadku facetów, instytucje określone, świątynia, prawo, kult i tak dalej, tylko na czymś wewnętrznym i trzeba powiedzieć kropka. I to widzimy u góry. Tak. Widzimy to. Nie mają zakonu. Z natury czynią, co zakon nakazuje. Chociaż zakonu nie mają. Tak. Treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Sumienie, myśli i tak dalej. A potem przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu obrzezania jesteś przestępcą zakonu. I tutaj na dole mamy tak. Żydem jest, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, czyli przez oznaki zewnętrzne, jakie by nie były, tak? I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i jest to obrzezanie, które jest obrzezaniem serca. Serca, tak? Serca. Jak pamiętacie, w myśli biblijnej serce jest związane bardziej z umysłem, wolą, świadomą refleksją, generalnie świadomymi jakby procesami człowieka, niż z tym, co mamy w naszym języku, czyli z czymś takim wewnętrznym, trudno określanym, gdzieś tam na jakieś nasze wnętrze, takie właśnie nie bardzo potrafimy to nawet nazwać i tak dalej. Serce jako kod biblijny jest dużo bardziej związany właśnie z myśleniem, oceną, rozważaniem, podejmowaniem decyzji, rozpoznaniem. I tyle. W związku z tym, jak Jezus zrobił rzeczy trudne, to uczeni w prawie rozważali w sercach, a czy to mogłoby być to, czy siamto, tak? Rozważali w sercach. I w związku z tym takie obszary poruszane są przez to, co jest na krawędzi. A w środku
jest opis pewnej świadomości Żydów, która w jakiś sposób oczywiście wyrosła na tradycyjnym nauczaniu, na ich tradycyjnym podejściu do pogan, na ich aspiracjach. Zwróćcie uwagę, że to troszeczkę pije do tego, co było w tej warstwie wcześniejszej, tam, kiedy była przestroga, żeby po prostu nie wynosić siebie. A tutaj właśnie są pokazani Żydzi, że doskonale im idzie wejście w taką rolę. Tak? Więc poganie to dzieciaki nierozumne, ciemne kołki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A my jesteśmy ci pouczeni, świadomi, obdarzeni i tak dalej, i tak dalej. No i problem tylko polega na tym, że Paweł mi zarzuca oczywiście, że nie odrobili pracy domowej, bo ich prawo, ich pięcioksiąg, do którego się tak bardzo skwapliwie odnoszą, mówi, że wszyscy są pod tą samą kreską, wszyscy są w tej samej kondycji i ich aspiracje są po prostu oderwane troszeczkę, ich wyobrażenia na swój własny temat są oderwane od rzeczywistości i oderwane przede wszystkim od Bożej oceny ich kondycji. W rezultacie Paweł mu pokazuje, że przez takie postawy, które oni prezentowali, prezentują tutaj może trzeba powiedzieć bardziej do dzisiaj, to prowadzi do tego, że to z ich winy, nawet jak napisano, poganie bluźnią w imieniu Bożemu. Czyli Paweł korzysta też z historii. Mówi, możliwe, że masz do dzisiaj takie przekonania na swój temat i w tym momencie w odpowiedni sposób patrzysz na stronę pogańską, ale to mówiąc krótko, jest kompletnie, jakby to jest podszyte w jakimś sensie odwróceniem się od prawdy Bożej. Prawdy Bożej o tobie, bo nie mówisz sobie prawdy o tym, jaki jesteś, który głosi, żeby nie kradniesz i tak dalej, i tak dalej. Paweł po prostu jakby sprowadza ich na ziemię. Ale ta postawa wasza już przez całą historię Izraela ciążyła wam w waszym byciu z Bogiem, mówiąc krótko, tak wam ciążyła, tak bardzo się odwracaliście w ten sposób od Boga, tak bardzo byliście arogancy, że ostatecznie Bóg musiał was wywalić z Izraela i te działania Boga i sąd nad nimi prowadziły do tego, że pogania mieli kompletnie wykrzywiony obraz Boga. Jako Boga sądu, Boga, który po prostu ściga sądem swój lud. No dobrze. Mam nadzieję, że może zdążymy dzisiaj przeczytać taki fragment, który będzie to ilustrował, co teraz powiedziałem. Ale jakby nie, to przynajmniej już mniej więcej wiecie, w jakim kierunku to idzie. Czyli jakby serce tego fragmentu pokazuje jakby, znowu takie totalne uogólnienie, mienisz się Żydem, tak? No i tak jakby wszyscy Żydzi byli pod kompletnym sądem i jakby tak znieprawieni, że naprawdę ciężko z nimi cokolwiek robić. No ale co jest po drugiej stronie? Ten fragment, który go dopełnia, ten fragment paralelny, czyli ten C1. A co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? To taki problem. Czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Zwróćcie uwagę, tak? Z chwilą, kiedy Paweł chciał krytykować bardzo patologiczne postawy, używa hiperboli i jakichś ogólni albo takich sformułowań, że mamy wrażenie, że mówi o wszystkich totalnie. Ale to jest nieprawda, tak? To jest nieprawda. Wszystkie takie wypowiedzi i w Ewangeliach, i w takich właśnie krytycznych fragmentach Nowego Testamentu, nie tylko zresztą Nowego, no trzeba po prostu jakby przeczytać w tym klimacie, w jakim ten dialog się toczy, czyli właśnie w tej myśli żydowskiej, która bardzo często korzysta z hiperboli, przesady, a dopiero potem następne fragmenty gdzieś w innych miejscach jakby pokazują, jakie są realne granice tych wcześniejszych takich ostrych wypowiedzi. No i nagle się okazuje, że to okej, no niektórzy nie uwierzyli, tak? I Paweł zrobi to samo w 11 rozdziale. Tak? Tam będzie znowu optyka, że Izrael odrzucił Chrystusa, został odłamany i tak dalej. No i troszkę wcześniej najpierw Paweł dołoży znowu swoim rodakom i Izraelowi za pomocą tekstów z proroków, ale potem mówi, no okej, to niektórzy może tamten, ale przecież to wszystko się odbuduje, to się wszystko poukłada. No i człowiek po prostu jak nie wie, że ten język ichniejszy taki jest, taki ostro zaborwiony emocjami,
no to po prostu mamy problem z czytaniem tego, czy po prostu to pisze ta sama osoba, czy pisze jakby rozchwiane emocjonalnie, co jej jest, po prostu mogłaby się na coś zdecydować, albo są fajni, albo są niefajni, albo są święci, albo są po prostu kompletnie nieposkładani i jacyś po prostu kompletnie wrogo nastawieni do całego świata. Okej. No więc ja wam mówię tylko tyle, tak? Czytamy dalej i wtedy kolejne sygnały pozwalają nam lepiej ogarnąć rzeczywiście intensywność bądź jakby skalę rzeczywiście tego, co w tym sądzie jest istotnego, jeżeli się pojawia jakaś mowa sądu Pawła. I że większość z nich, po prostu tych wypowiedzi sądowniczych, ostrych, nie można traktować jako stwierdzenia opisującego rzeczywistość, tak jak my to opisujemy, na przykład reportaż albo jakieś wypowiedzi o charakterze naukowym, opisujące jakieś zjawisko. Tam jest dużo przesady, która jest podyktowana właśnie na począśnięcie, na ruszenie z miejsca, na przebudzenie, i dlatego takie mocne sformułowania są użyte. Dobrze. W związku z tym, tak już, to są, zbliżamy się do przerwy. No i tak, potępienie wyniosłości Żydów i ich wina za zły obraz Boga wśród pogan. Ale też, i właśnie, do tego wrócimy. To, o co było o tych poganach mowa, to moim zdaniem jest mowa o poganach, którzy uwierzyli, tak? O pogano-chrześcijanach. Tak? Odpowiedź wiary, pogan i spełnienie się obietnicy Boga. O tej obietnicy Boga jeszcze coś powiem troszeczkę dalej, bo nad tym fragmentem chciałbym, żebyście się chwileczkę zatrzymali. Dolny fragment, wierność Boga Izraelowi przewyższa niewierność Żydów, podkreślenie zachowania się wiary u części Żydów. Tak? Czyli widzimy jakby, jak te uogólnienia czytać. Czyli w pewnym sensie ta warstwa wiary, ta warstwa jakby korzysta z idei wierności, to ich łączy, w której jakby tutaj w tym pierwszym fragmencie pokazana jest wierność, czego nie zrobili Żydzi przez swoją misję wśród narodów, zrobił Bóg i poganie, którzy uwierzyli w Chrystusa, są tego żywym dowodem. Żydzi zostają pokazani jako ci, którzy są w stanie jakby niewierności. Na dole z kolei pokazana jest postawa Boga, jaką on zachowa również Izrael, w stosunku do Izraela. To, że oni są niewierni, to nie znaczy, że on przestanie być wierny. Tak? Okej. Okay. No i tyle. Dobra. No i pozostaje nam fragment środkowy. No tutaj po prostu Paweł, po prostu chłopie, zdecydowałbyś się na coś. Po prostu na coś byś się facet zdecydował. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki. Pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Znaczy, czujecie, warstwa wcześniej, to mamy wrażenie, że po prostu tylko się tych ludzi nie czepiać, tak? Niech się odczepią na dystans. A tutaj się okazuje, że co? No i to jest właśnie ciekawa sytuacja właśnie, mamy... Okej. Okay. Już podkreślenie wartości Izraela, główną wartością bycia Żydem jest przynależność do społeczności, którą Bóg obdarzył swoim słowem. No ale co zrobić z takim całym makroelementem, tak? Już wiecie wszystko, jakie są kolejne pary tematyczne. Tylko teraz trzeba to jakoś razem przeczytać. Po prostu, o co chodzi ci, Paweł, tak? Powiedz, co to za historia? No i może po przerwie spróbujemy coś z tym zrobić.